Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, gramy turniej Polish Cucumbers, czyli, znaczy, no, to jest drużyna Polish Cucumbers, czyli Polskie Ogórki, gramy w turnieju Pojedynek Klubów. No i cóż, godzina 40 dobrej zabawy, turniej w formie Arena, czyli po rozegranej partii skakuje nam kolejna runda, bez czekania na zawodnika. 5 minut na zawodnika w tym turnieju mamy. Dużo fajnych, dobrych graczy nam się pojawiło, moi drodzy, dzisiaj. W sumie 34 osoby w drużynie aktualnie. 15 najlepszych osób punktuje. No i będziemy się bawić. Mam nadzieję, że wyjdzie spoko. Fajnie, no tak troszeczkę sobie zagrałem spontanicznie. Nie zawsze jest czas i energia, żeby pograć ten turniej, ale dzisiaj chyba zrobimy wyjątek i po prostu go zagramy. Więc zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że będzie spoko po raz kolejny. No i cóż, bawmy się, grajmy jak najlepiej. Mamy siódmy numer startowy, a jest 10 drużyn. Dzień dobry, Rek. Witam cię serdecznie. Za minutę, 10 sekund już rozpoczynamy. Jaką strategię tutaj przyjąć? Czy obcinać ten czas od razu, czy nie obcinać? Powiem wam szczerze, nie wiem. Zobaczę, co będą robić przeciwnicy. Witam cię, tata Juli. Dzień dobry, 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 dobry. Polku, czek, 3000, witam. Siema, PM. Szponeks. Linka, a bardzo proszę, już podsyłam. Każdy może wziąć udział, trzeba tylko przystąpić do klubu Polskich Ogórków. Jak samopoczucie? Dzięki, no tak bywało lepiej, a dzisiaj taki ciężki dzień trochę ze względu na aurę. Jakie są bonusy za obcięcie? Więcej punktów można zdobyć. Cześć, cześć, Adamie, witam. Witam, kociarzu, cześć, witam wszystkich. Super. Witam, ruszał. Dobra, mamy kilka sekund, zaczynamy. Życzę wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że dołączycie do zabawy. No i się bawmy, moi drodzy. Dobra, wszystko chyba chodzi. No i pytanie, czy przeciwnik obetnie. Jak obciął, to ja również to zrobię. No i grajmy sobie. Dobra, nasze królewsko-indyjskie schematy. Mam nadzieję, że to wszystko widać w miarę. Zagrajmy dosyć symetrycznie. On F4 pewnie kopnie. Za chwilę. Też H6 zagramy, żeby nie było gońca. Ok, wpakujmy się tu do środka. Tu bronić A6, B5. Muszę starać się grać jakoś bardziej agresywnie. Przepcha. Nie przepchał. Teraz będzie chciał. Dobra, ale jedziemy agresywnie. W sumie tutaj trzeba grać trochę szybko. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nie jestem w stanie ze wszystkimi tutaj się przywitać jednocześnie. W tym momencie. Dobra, tu poszło, tu poszło. Pytanie, czy zbić? Zbijmy to. Zobaczcie, jak te słabe pionki, jak tu słabe pionki stoją. A już zagram taki, będzie dobrze. A muszę gońcem zagrać, żeby jeszcze wieże były scalone. Zbiję tu. Oddam pionka. Co? Tego to się nie spodziewałem, ale okej. Mam nadzieję, że tu maciorka nie dostanę żadnego. Spróbuję jakoś C4, może C4. Spróbuję aktywnie. Spróbuję tu grozi wzięcie, tam jakieś wzięcie grozi. Biorę.
wymiana jakaś nastąpi. Muszę kontratakować. Mam nadzieję, że mi się nie wpakuje tutaj i nie zrobi mi mata. Ojejku, wiecie co, naprawdę nic nie widzę. Absolutnie nic nie widzę. Nie, no to jest jakiś koszmar. Nic nie, nie widziałem w ogóle gońca E4. Dobra, pierwsza partia jest w plecy i to mocno. No cóż, trudno. No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. O, dzięki Nomak za komentarz. Na zdrowie, na zdrowie. Dobra, obciął. Wiecie co, może trochę pokombinujmy. Może jakieś E4? Może jakieś F4? To są nie moje debiuty, ale zagrajmy sobie zwyczajnie po ludzku. Wyprowadźmy figury i grajmy w szachy. Może to też będzie dobra strategia. Ja wiem, że to nie jest dobra pozycja białych i gram to fatalnie. Ale tak troszeczkę, wiecie, próbuję na lekkie odbicie. Skoczek się pakuje niestety, będę musiał wrócić. A nie, tu będę mógł zbić. Tak też zrobię. Grałem z Dawidem Czerwem, 1-1 mamy w naszej karierze. Ale w niedzielę o 15 będziemy grać ze sobą mecz, moi drodzy. Zapraszam z tego miejsca. I to partie 15 plus 10 sekund. Słuchajcie, mało widzę i wiem, że tu będą kłopoty. Tak czuję, że tu będą kłopoty. Bym się mylił. O, teraz może będzie w miarę spoko. Tak, zagrajmy. Oddam tego pionka. Pionek do szczęścia mi nie jest potrzebny. No właśnie, zobaczcie jak on sprytnie gra. Jak dają, to biorę. Będę bronił tutaj. I skoczek już ma powrót, pionkę zachowałem. Atakuje. Tutaj bronimy. Wygląda u niego to bardzo dobrze. Czy ja coś jestem w stanie tu zrobić? Jak mi zagra, tu ja zbiję, wieża tu mi zbije. Twardo będę bronił, wiecie? Mega pasywnie. Spróbujmy. Tutaj weźmie. No to tak. Ta wieża spełnia bardzo ważną rolę. Dobra, tutaj wymienia. Skubaniutki. Muszę tak tu bronić. Aha. Już nie muszę, niestety. Podstaweczka, Krzysztof. Jakiś uda się remisik ogarnąć, jeżeli dobrze oczywiście pogram figurami. Skoczek, ciekawa końcówka, zobaczymy, żeby tylko niczego nie podstawić. Co to za końcówka, jak tu się ustawić w ogóle? Zastanawiam się. To jest raczej wygrana czarnych. Nie no, to jest prosta wygrana czarnych. Bez dwóch zdań. Ale ma mało czasu. Tu się wpakujemy.
Wam. Mat, no tak. No mamy dwa jajka, nie ma co oglądać dzisiaj, słuchajcie. Masakra. A jesteśmy na drugim miejscu i tak słabo idzie. No dobra, pora się coś odbić. Ten turniej jest charakterystyczny, wiecie, dużo błędów tutaj się popełnia, w moim przypadku przynajmniej. Gdyż ten obcinanie tego czasu to powoduje. Chęć zdobycia więcej punktów. Tu może zbić do końca, bo mówię, że E8. Wydaje mi się, że tu mam lepszy rozwój, tylko kwestia, czy to uda mi się wykorzystać. Witam wszystkich, witam, witam. Tych partii, co graliśmy, te partie, co graliśmy z Dawidem, nie będę ich analizował, moi drodzy, bo jedna partia, jak Dawid był mały, no był młody, tak, a druga partia Dawid analizował kiedyś na Twitchu. Ale będziemy grać w niedzielę, więc tam może coś się uda zrobić. Zobaczymy. Zapomniałem, że on ma więcej czasu. Tu pułapki zestawimy. Tak, spróbujemy. Zobaczcie, rozwój czarnych jest fantastyczny. No właśnie. Tylko kwestia, czy ja to wykorzystam. Spróbuję wieżą coś poszaleć. Tam jakoś na dziko wejść. No, wchodzę na dziko. Chyba niepotrzebnie. O, mogę wrócić. Tak, mówiłem. Patrzcie, goniec na H4 nie może ruszyć, bo wieża stoi, a czasem odruch jest taki, że goniec ucieka. Spionek mniej. To jeszcze nie jest tragedia. Jakiś... Nie no, nawet tu nie może, bo tutaj... Okej, okay, mam nadzieję, że to się w miarę trzyma. Tu poluje na piony. Piony są słabe, więc można by spróbować je wziąć. Kwestia właśnie czasu, jak tutaj z czasem to się uda ogarnąć. Może taki ruch, tylko że ten pionek jest na białym polu. Ojej, bicie. A tu mam wieżę F4. Tak przypadkowo mi się znalazło i będę mógł odbić. Taki ruch niezauważalny, nieco. O, ten też był niezauważalny. Nieco. Zobaczcie, jak słabo idzie. O, topa. Trzy jajka trzeba znieść, żeby potem się może odbić. No niestety. Te 5 minut jest takim dla mnie tempem trochę kiepskim. Wolałbym trójki tutaj grać. Jak już grać szybko, to 3. No ale mamy jakie mamy tempo, więc trzeba się jakoś do niego dostosować. No 3 jaja zniesione, słuchajcie. Coś tam trzeba odbić. Dobrze, że chociaż gość obcina. Andrzeju za punkty. Myślę, że tu strategicznie go zrobimy. Te piony są słabe. Będę chciał je zbić. Takie plany możemy sobie zastosować. Dzięki, Andrzeju.
na wszelki wypadek. Przytrzymamy piona. Można też królem sobie tędy wędrować. No tu czarny żadnej kontry nie ma i tutaj widać dominację figur. Tu już teraz wezmę. Uciekniemy. Tu jeszcze była opcja wzięcia piona. W sumie mogłem wziąć za szybko. Bicie, bicie. Bonklauda mam zagrać? Może? Zobaczymy. W sumie można się pobawić. Wieżówka jest na pewno wygrana. Tutaj nie dajmy szans żadnych tej wieży. Nie muszę zbijać. Zobaczcie. Czarna wieża nie ma w ogóle opcji ucieczki. A już będzie mi dawał szacha. No ale to już myślę, że bez znaczenia. Tutaj jeszcze wprawdzie idzie. No ale jestem szybszy. Czyżby? Szach. Ten pionek jest zaawansowany. Bardzo, ale się już podsuwam tu królem. Nie, no to już bzdurę zagrał. Dobra. Mamy go. No dobra, pierwsze punkty zdobyte. Więc jest ok. I to 3 punkty od razu. No spoko, lecimy dalej. Oby te pierwsze 3 jajka były ostatnimi porażkami w tym turnieju. Zobaczymy. Zobaczę, jak będę grał z zawodnikiem poniżej 2000 elo tutaj, to spróbuję tego Bonklauda jeszcze dla zabawy zagrać. W sumie nigdy nie grałem. Polish Gambers jest wysoko. Bardzo wysoko. Na trzecim miejscu trzeba to trzymać i walczyć o jeszcze wyższe miejsca. No tutaj gość ma 2300, więc nie będziemy się wygłupiać, jeśli chodzi o tutaj jakieś... Ale zagram E5, troszkę nie swoje debiuty. No taka włoszczyzna chyba. Typowa. Chyba zagrałem to w ogóle źle. Chyba bardzo źle zagrałem. W ogóle E5 jest jakieś, jest po mnie prawie. No jak się nie zna debiutów, to tak bywa niestety. Zobaczcie, podstawiłem figurę. Masakra. Kompletnie nie umiem tego grać, jak widać. Tu jeszcze jakieś maty wchodzą, no nieźle. Tak mnie porobił przeciwnik. Mam za swoje. Trzeba grać tu jednak swoje debiuty. Teraz tak mówię. Goniec nie wyjdzie. Oj. Do obrony. Tutaj, dobra, tutaj. Ojej, podstawiłem, chociaż niekoniecznie, bo tu wybiję. Nie no, podstawiłem. Ewidentnie szuka tutaj, żeby mnie oszukać. Znaczy szuka na pewno jakichś wariantów, żeby mnie tutaj od razu ograć. Mogę zbić wieżę? A tu jest mat. Tu mógł zbić. To był mat. A nie, nie był.
Wygląda to bardzo strasznie. Powiem wam, że wesoło nie jest. Nie widzę, co mam zagrać. Takiego konstruktywnego. No zagram tak. Ojej, po prostu bije mi na E6. No dobra. Po turnieju. Znaczy się po partii. No czwarte jajeczko, niestety. Fighter Tuesday, słuchajcie, było tak, że trzy punkciki zdobyte z rzędu, a potem się skończyło 5 na 11. Zetronics, kiedy FM? Ja FM-a mogłem w każdym momencie mieć, ja mam troszkę ciutkę lepszą kategorię niż FM w tym momencie. Wiele osób o to pyta i ciągle się z tego trzeba tłumaczyć. No tak, to był ewidentny kwiatek. Więcej nie popełnię tego błędu. Nie będę grał po prostu nie swoich debiutów, no bo to jest bzdurka. To mu pozwolimy pograć tym pionkiem B5. Idziemy chyba na niego ostro, o ile się uda. W sensie tutaj, tak, jeszcze. Dzisiaj moje zwoje troszkę słabo myślą. Trzeba się odbić. Oby ten początek turnieju był... Ten zły początek turnieju był już zażegnany, mam nadzieję. Dobry wieczór, rewersiak. Zróbmy tutaj roszadę. Chociaż mnie zwiąże paskudnie. Tutaj zagramy. Tak już można było grać, już można tak zagrać. Będzie raczej musiał wybić. Goniec chyba jest bardzo dobry, chociaż skoczek jak tam się wpakuje. O, tutaj sobie przyblokuję i teraz według mnie mam bezpieczną w miarę pozycję. Witam cię, Kasiu, powodzenia, dziękuję serdecznie. Tutaj wybijemy, nie wybijemy. No dobra, to lecimy skoczkiem teraz po to, co jest nasze. Jakiś przełom chyba trzeba, nawet przełom trzeba zrobić od razu, nawet nie myśleć, bo inaczej się nie przebije, a tutaj już mam diagonale do ataku. Dobra, i lecimy tak. Tu bez pionka nawet lżej się gra trochę. Jakiś D6 już teraz można grać tutaj. Goniec już nie spełnia swojej takiej ważnej roli. Dokładnie. Wieżu, zagrajmy za chwilę D6 jakieś. Tego pionka będzie można capnąć. Wiesz co, Rutra? Nie przygotowuję się w ogóle. W ogóle. Idziemy sobie na żywioł. No tutaj podciągnę króliczka. On ma już mało czasu, już powoli się denerwuje. Ok, tu mogę capnąć, nie muszę. A zagrajmy tak już w zasadzie. Na białym polu stoi król, tutaj podważymy sobie. Tego chyba wezmę, chociaż nie, on mi przepcha, więc muszę uważać. Tutaj zagram. Tego wezmę. Ok. No i poddał. No słusznie chyba. Trzy punkty zdobyte. Odbijamy się od dna. Lepiej chyba się odbić od dna, niż spadać z wysokiego konia. Tak sobie to tłumaczmy.
No i gram z kobietą. No i kobieta gra ostro. Ja to wybiję tym razem. Chyba teoryjka. Przecież ten goniec tu stoi. Paskuda. Czy F6 będzie? Nie będzie. Dobra, jedziemy na ostro. Nie ma co się czaić. Czy to jest dobry moment, czy nie, to nie wiem. Ja chcę zbić tutaj oczywiście. Czy to będzie dobry pomysł? No, jak się powiedziało, a to oczywiście wieżę mogę odbić. Tylko czy pytanie, czy ja chcę odbić tę wieżę? W zasadzie to tak chyba. I tutaj. No pionka mniej, ale może jakieś tutaj dziurki na królu się uskutecznią. Okej. Okay. No dajmy szach. Czy król się schowa? Czy pójdzie tutaj na spacer? Hetman D2 wtedy oczywiście. I tu dam szacha. I król ma kłopoty. Mam nadzieję, że ma kłopoty. No szacha mogę dać kolejnego. Tutaj zagram wieżę D7. Bardzo męczę tego króla. Tu jest wtrącenie. Nie, bo tam daje szacha. Nie, zaraz, dobrze. Zaraz, dobrze mówię. Nie, źle mówię. Chwila, trzeba pomyśleć teraz sekundkę. Bo teraz tak. Tutaj. Dobra, dajmy szacha, nie myśląc. Okej. Aha, wieża mi wisi. Co ja w ogóle wyprawiam? Niech będzie tak. Czuję, że to jest wygrana pozycja, tylko właśnie nie mogę docisnąć. Nie widzę opcji, żeby docisnąć. No właśnie, a ona tutaj sobie ze mną pogrywa. Całkiem nieźle. Przynajmniej spokój. Tu grozi mat. Pion jest nietykalny. Póki co. Zawsze F6 może zagrać. Tak zrobiła. Muszę mieć tu opcję również. Dobra, mamy ją. Mamy ją, więc jest dobrze. Troszkę odbite. Dzięki serdeczne za powodzenia. Któż tutaj gra? Mistrz międzynarodowy. No dobra, lecimy.
Papagaja. Może wróćmy nieco do łask. No nieźle tutaj sobie pogrywa. Naprawdę to tak można? No tak można. Coś tam oddam, coś tam może się wybronię. Jest jakość mniej, ale może się twardo wybronię. Tu by się przydało zagrać, już się nie uda tu zagrać, ale tutaj będę mógł. Wprawdzie tu mi wybije. Tutaj oddam, tu weźmie, co? A nie, tutaj. Zaraz tak. Najwyżej jakiś remisik, co? On nie będzie chciał. Kwestia, mój skoczek jest bardzo dobry, ja go zostawiam. Ja tego skoczka zostawiam, on jest bardzo dobry. Na F4. Kwestia czasu, jak to wykorzystać. No dobra, spróbujmy wymiany. Jak to stoi? Porówno w pionach, a ja mam lepszą końcówkę. Aha, sprytnie, sprytnie. On nie chce wymiany, nie może zrobić wymiany, bo będzie miał też dobrze. Dobra, ja to wymienię, żeby mieć spokój. Teraz już nie wiem, jak to ocenić. Teraz mój przeciwnik ma aktywność. I to sporo. Co? Podstawił. No i jakieś szczęście w końcu mi się trafiło. Jakiś lepiej kurze ziarno, jak to powiadają. Dobrze, moi drodzy. Takie zwycięstwo fartowskie też się przyda. Śmieję się zawsze, bo no ale zobaczcie, nie tylko ja podstawiam i gram jakieś babolce jednak, nie? Udało się. Tym razem się udało, ok. Lecimy dalej. Troszkę punktów zrobiłem, już troszkę odbiłem. Ok. No dobra, cieszy mnie to. Cześć, Demaksie.
Zobaczcie, jakiś mistrz międzynarodowy mi obcina czas. Ja nieobecny. Ja nieobecny tym razem, bo to jest 2750 naliczyć, to jest bardzo dużo. Jest ogromnie dużo. Będę potrzebował tego czasu, żeby trochę pokminić. Tak, chciałbym chyba próbować, chociaż... Chociaż niekoniecznie, D6. Nie muszę się rzucać na niego. Spokojnie. Tak na wojnie, spokojnie. Zbił? To ciekawe. Oddał tak prosto parę gońców. Tutaj wprawdzie się pakuje, będę musiał wrócić. Tutaj sobie poprawimy gońca. Aha, F4 teraz będzie dobre pewnie. No dobra. Ma dobrze, ma dobrze. Ojej, podstawka. Nie widział. Tutaj teraz jest. Nieprzyjemności same mnie spotykają w tej partii. Tak zagra, to ja tu, on mi wierzy, ja tu, on tu. Tutaj skoczek wisi, ale go nie wezmę. Tu odbije, tam wisi. Zagrał tak jednak. No właśnie. Biorę. Pewnie przegram, powiem wam szczerze, bo nie chce mi się tego liczyć kompletnie. Powinno mi się chcieć. On wierzy mnie i tutaj on wraca. No właśnie. Nic mi i nic nie mogę mu zrobić za bardzo. Dokładnie. Może tak, ktoś postraszymy. Nie stoi to optymistycznie. Coś mi tu grozi? Nie wiem. Tutaj zagram wieżą. I co wtedy? I nic wtedy. Pograłem strasznie ten debiut. Strasznie dziwnie pograłem. Dobra, zagramy tak dla beki. Tutaj? Nie wiem, o co chodzi. Zresztą się dowiemy. Może w ogóle tu zagrać, tu mi próbować dać mata. Pewnie tak będzie. Tak właśnie jest, muszę wrócić. Dobra, topa. Za szybko pograłem, nie? No tak. Jak nie ucinałem czasu, to po co ja tak szybko grałem? Racja, macie rację, macie rację. Dzień dobry, dzień dobry. Wiesz co, Wright, nie to, że dziwne podejście. Chodzi o to, że... Czy spróbuj sam sobie zagrać, wiesz, to są emocje, to są takie decyzje podejmowane czasem niekoniecznie z chłodną głową. Czasem dynamika też znaczy dynamika gry czasem może przeciwnika też wybijać z rytmu, więc to też jest jakaś strategia. Ja myślę, że nie ma złotych reguł, bo wszyscy tutaj co, nie tylko oczywiście na czacie teraz komentują, nie znając się za dobrze na sprawie, co mnie czasem, wprawia mi się, no jest, źle się wyrażam już, kurczę, bladę. Uśmiecham się zwyczajnie, jak czasem czytam pewne komentarze, no... Może i masz rację, ale może nie do końca. Zresztą, dobra, co ja tam będę się mądrzył? Ale jeżeli chodzi o tę sprawę, no to myślę, że...
wybicie przeciwnika z rytmu mogło też dobrze zadziałać. Jeżeli gra szybko, a masz dużo czasu, to też może to być na plus, niekoniecznie minus, tak jak piszesz. No, dzisiaj ciężki dzień, słuchajcie, jak wam w ogóle dzień mija? Bo mi to jakoś tak ciężkawo, ze względu na tą aurę straszną, niech to słońce wyjdzie w końcu. Wiecie co, niech słońce wyjdzie, niech pandemia się skończy. Już po prostu zbzikować można. No dobra, tak zagramy tu, weźmie, ja zagram tu. On C5 jeszcze może wrzucić, no to ja wtedy tak. Tu, 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 tu. Dobra, tak, tu, tu. On weźmie piona, ja wezmę tego i te pionki może będę podważał. Poszło jednak inaczej, że tak. Zdwójmy wieże, grajmy proste szachy. Starajmy się grać proste szachy. Wiesz co, czy dziś wieczór coś jeszcze będzie? Możliwe, nie wykluczam, że nie. Znaczy, nie wykluczam, że tak. O rety. No i jak tu grać? Powiedzcie, jak grać i jak żyć? To pozwoli mi wejść... Aha, tutaj. Zbiję. Dobra, dobra. Lecimy tu, potem tu. Tu, może tu. Może tu. Dla zmyłki. Potem tam coś. O, już nie dla zmyłki, niestety. Ale wezmę pionka. Co też się liczy. Nie, tremy nie mam. Zwiększył, miałbym tremę, jakbym przed wami osobiście przemawiał. Idę tam na niego. Idę na całość. Dobra. Hop. Hop. Chodzi o to, że czas mu się kończy i już zaczyna robić babolce. Zobaczcie, pionka oddał. No tutaj tego pionka będę chciał wziąć. To trzeba mi chyba myszkę nową kupić, bo tam mi myszka może czasem psikusy stwarzać. O, tak, tak, tak. Do góry jak kangury. Powiedział, co wiedział, nie? Okej, okay, mamy go, rozpracowanego. Jak to wygląda w ogóle? Teraz w punktach coś tam zdobyłem. Aha, 3 punkty. No dobra, bo tutaj są ważne serie, bo jak się z seriami wygrywa, to się więcej punktów trzyma. Więc myślę, że to tak trzeba grać. Trzeba wygrywać. No dobra, godzinka jeszcze przed nami tego turnieju. Czy można w zawodach szachowych być kibicem? Jasne, że można. Tylko, że w okresie pandemii pewnie nie. Ale generalnie tak, jasne, można przychodzić, przyglądać się partiom, oczywiście. Muszę sobie jakieś tutaj triki zastosować w tych takich debiucikach mniej znane. Mniej znanych debiucikach. No tak, zagrajmy. Tak, zagrajmy, proszę pana. No wrócę. Tutaj jakieś F3 trzeba będzie podważyć. W końcu jakąś roszadę wykonać. Okej, okay, a tak. No liczę na to, że zbije. To znaczy nie liczę na to, bo on to pewnie zbije potem tutaj. Podważy.
Pewnie bicie mu się opłaca, na pewno to liczy. No właśnie. No właśnie. Tak chciał, tak zrobił. Pionka chapnął. No ja bo tu mam na szczęście taki jeszcze ruch z koczkiem. Nie, ale piona wziął po prostu. Tutaj. I co? I tutaj bronię się chyba od mata. Ja mam nadzieję, że bronię się przed matami. Wziąłem figurę. Jak tu mi weźmie, to ja wezmę tu. Mam nadzieję, że niczego nie podstawiam. Chcę wymiany. Ok. Wymiana nie jest zła. Dobrze, że tego pionka chapnąłem. Podejdźmy lekko królem. Wymieńmy wieżę. W sumie wieżę od razu mogłem wymienić. Skoczek nie ma gry, co? Dobrze, niech nie ma. Puścimy chłopaka. Chyba złapię te piony. Znaczy mogę tu zagrać i tutaj. Będzie chyba najprościej, nie licząc wariantu. Okej. Okay. Jest zwycięstwo, moi drodzy, jest dobrze. Witam Cię, Jaro. Nie znamy Cię osobiście, ale wzbudzasz taką sympatię. O, miło mi, że nie jeden z nas zostawiłby klucze pod wycieraczką, abyś podlał kwiaty podczas... No dzięki, dzięki, Jaro, bardzo mi miło. To tak ja mam ze swoją, słuchajcie, małżonką. Mam takiego kumpla, pozdrawiam Radosława. To jest jedyny męski osobnik, z którym nie bałbym się zostawić mojej małżonki na noc w domu, jeżeli byłaby taka potrzeba. Oczywiście, jak to brzmi, ale wiecie, o co chodzi, nie? I nie to, że nie ufam żonie, absolutnie, tylko po prostu nie ufam facetom w tej kwestii, jeśli chodzi o moją żonę. Ale wiem, o co chodzi. Dzięki, miło mi. Oj, dostanę potem po garach, jak tutaj małżonka obejrzy fragment streama. Nie, absolutnie. Nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy. Radosław jest mega gość, mega. To jest taki, on kiedyś to określił, że ja jestem jego młodszym bratem, którego nigdy nie miał, a ma czterech braci. Wiecie, to jest komplement, nie? Dobry wieczór. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, bo się zagadaliśmy, ale dzięki za Jaro, za fajny komentarz, bardzo miło. Może będzie okazja kiedyś się na żywo zobaczyć, słuchajcie, z niektórymi z was. Fajnie by było. Dobra, ważne, że są jakieś punkty, trochę odbiliśmy. Ok, lecimy dalej. Na spokojnie trzeba przyjmować to, nie? Czyli obcinamy. Mega spokój. Nie obciął. Ja zastosuję w takim razie tutaj moją dziką broń na blica skandynawską. Chociaż ten skandynawska nie jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o debiuty. Tutaj tego gońca białopolowego chętnie bym wymienił. Za tego skoczka, tak od razu. A może go podważyć, ale F3 dostanę, no właśnie. Kurczę, jak za dużo będę kombinował, to też niedobrze. Wyprowadź figury. Myśl przewodnia. Wyprowadź figury. I atakuj po słabych polach. Tym zbiję. Wieżę otwieram. Ja wiem, że skoczka ma... Ojej, skoczka ma super. No już tego piona będę musiał oddać.
Ale zaraz tu się wpakuję. I nie patrzę na nic. Bo hetman potem obroni. Czy to będzie dobre? Czy to będzie dobre? Nie wiem. Ale się okaże. Wymieni hetmany na bank, ja to wymienię i H6 zdążyłem, ok. No, taka suwanka. Ja zawsze porównuję debiuty, słuchajcie, do najsilniejszych szachistów na świecie. Sprawdźcie sobie, jakie debiuty grają najsilniejsi szachiści najczęściej i sprawdźcie, czy jest tam skandynawska. Oczywiście zdarza się, jasne, ale to jest bardzo rzadko. Tylko nie patrzcie na Carlsena, bo Carlsen to gra wszystko i gra bardzo silnie. Do tego się nie porównujmy, ale tacy 2700, coś tam, to wiecie, to wymiatacze. No i tutaj będziemy podważać. Podoba mi się ta poza. Taka jest kąśliwa nieco. Z drugiej strony może nie do końca. Tutaj król C1 na pewno będzie zagrany. Ale E5 przykurzę jakąś aktywnością. Tu? Ha, bo jak pionka. Dobra, idę tak. Aktywność musi być. O, już po aktywności muszę oddać jakość. Bo inaczej stracę figurę. Ale czarnopolowy goniec może zrobi robotę. Może czarnopolowy goniec. Ten król jest odkryty i tam jakbym gońca za chwilę wstawił, byłoby fajnie. Tutaj spróbujemy odbić. Minuta jeszcze różnicy. Kasparow był moim idolem, na pewno był. Jeśli do mnie to pytanie, sorry. Tutaj. O, ciekawostki, ciekawostki. No i zobaczcie, czas się za chwilę wyrównuje. No tutaj bizbicie. Okej, no tutaj atakuję gościa. I zaraz mam szachę i odbijam figury. Tylko niczego nie podstawić. Oczywiście on tutaj zbije, więc ja będę musiał odbić. No i wybijam różnobarwne gońce. To chyba nikomu nie przeszkadza, nie? W sumie można by było tutaj? I to hop. Zrobił, ale tak, tam wezmę tego. Nawet lepsza wersja wyszła. Tutaj taki chyba ruch ma, nie, bo wieża F5. A nie, bo goniec. Oj, taki ruch jest dobry. Patrzcie, zauważył. Do jakiejś obrony muszę przejść. Przecież jeden pionek tyle szkód może narządzić. Chodzi o to, żeby tutaj mieć już opcję. Obrona. Tym pionkiem sobie spokojnie może tam będę zasuwał. Tu z drugiej strony tak muszę zagrać szybko i chyba tu. Tak zrobimy. Nie, jednak tak nie zrobimy. To król do centrum, żeby tu trzymać. Muszę się blisko pionka królem trzymać. To jest ważny aspekt tej układanki tutaj. Idę do góry szybko, jak szalony. Idę do góry. Tutaj, tu będę kombinował. Tak
Trochę kombinuję właśnie jak koń pod górę, ale... Tutaj czasówka też jest ważna. Trochę wyszedł tutaj z tych opresji gość. Tak, czułem, że tu zbije, ale okej. No patrzcie, remis. Okej, lepszy remis niż nie. No idzie tak różnie, ale chyba trzeba być zadowolonym. Od trzech ja jak zacząłem. Tylko słuchajcie, zawsze staram się patrzeć na partie klasyczne najlepszych na świecie arcymistrzów, a nie na szachy szybkie czy blice. Absolutnie. Na szachy klasyczne patrzmy. O to mi chodzi z tymi debiutami. O, nie tak miałem pograć. Zobaczcie, i za szybko zagrałem, podstawiłem już piona w debiucie. Gość się cieszy, nie? Spróbuję tam, ale nie, to D6. Jakieś takie. Muszę zacząć grać ostro. Teraz muszę grać ostro. Tutaj, o, wybijam, no właśnie. O, właśnie, i podstawił. No jest git, teraz tylko spokojnie. Jakość więcej się raptownie zrobiła. Myślę, że jakieś takie wprowadzenie każdej figury ma sens. Może powrót. Grałem tak let Tuesday. Tutaj ja wiem, że on mi zbije, to zagramy tak. Ostro idzie na mnie. Idzie jak na byka, jak to mawiają klasycy. Się przerzućmy tym skoczkiem. Trochę naoddawałem tych pionów. Abym nie beknął. Tutaj? Ja zaraz. Ale co to za ruch? Aha, chwila. A tu? Nic nie widzę, gram tak. Siemka, witam cię, Wiktoras. Szkoda, że mój król jest tu związany, bo jakbym zbił. Właśnie. Skoczek zagra tu zapewne. Sobie wezmę kolejnego pionka. No, spróbuję trochę pionów odbić. Mam ich trochę za mało. Dwa mniej, ale to już można żyć. Co tam będzie grane? No, biorę chyba te. Wezmę tego w sumie. Nie wiem czemu go wziąłem, ale go wezmę. Są blice, to zawsze. Tam wieża nie może w ogóle z ósemki pójść, bo ja zagram wieża E8. Hetman już tutaj ładnie broni. Więc ta wieża ma kłopoty. Aha, to wtedy biorę skoczka. No to jest wygrana pozycja w takim razie. Okej, okay. Słyszał, przyjął, to do świadomości jest dobrze. Trzeci punkt wleciał. Okej, okay. Ważne, że porażek póki co nie ma. Obciął. No dobra, obcinamy. Nie ma co się tutaj czaić. Uszanowanko, idzie tak ok w miarę teraz, nie zapeszając. Tutaj, co to jest za pozycja, kto mi powie? Czy to jest dobra pozycja chyba czarnych?
Dobra końcówka generalnie. No wymieniam ile mogę. Aha. No tak. Grożę roszadą. Wiem jak to brzmi, grożę roszadą, ale faktycznie grożę roszadą z rozwojem, żeby się moje wieże złączyły. A to muszę tak nie wpuszczając skoczka. Lubię takie końcówki, jakbym miał dużo czasu, to bym sobie tutaj spokojnie pokminił. Teraz jest kwestia, no nie mogę wymienić, tak może. Mam plan, zagramy tak. On F4, co? Skubany. Skubaniutki. Ale pograł dobrze. To muszę wziąć. Zachowajmy tego gońca. W ogóle jak zrobię roszadę król będzie daleko od centrum, ale z drugiej strony, o teraz mogę tak zagrać i tutaj, dobra, to teraz już mogę, bo skoczek C5 był. Dobra, dobra, teraz to już działa w miarę. Skoczek może będzie miał problem, mam nadzieję. Tak. Okej, tutaj wisi, widzę. Widzę, że wisi. Cóż ja mogę poradzić? Dobrze gra. Bardzo dobrze gra gościu. Trzeba przyznać. Dobra, w końcu poruszę się tą wieżą. Ogarnia, ogarnia trochę system. Kurczę, dobrze zagrał. Pakuję się tym królem tam, gdzie nie mogę. Czasu mało mam, muszę na czas uważać. Uciekaj, gońcu. Ważne, że ma mniej czasu. Tu spróbujemy wymienić. O kurczę, podstawiłem. Dobra, ale tragedii nie ma może. Jeszcze. Już jest tragedia. No nie, zobaczcie, no tak było fajnie. Tak było fajnie. Wygra. Kurczę, szkoda, szkoda, bo czułem, że miałem gościa na widelcu. Szkoda. Oj, szkoda, szkoda, szkoda mi tej partii bardzo. Jak my stoimy w ogóle w składzie? Na razie na czwartym miejscu. No przydałoby się zrobić jakieś pudło w końcu, no. Więc atakujemy. Musimy obcinać czas i to szybciej. Dobra, go. No nie.
Już widzę, że gość kombinuje. Cieszy mnie to. Grożę jakąś deroszadą. O, teraz jeszcze jest jeszcze lepiej, bo hetmanem idę na h4. Jeszcze to jest niewyprowadzone. W zasadzie to ja nie muszę grać od razu hetmanem, ale chyba zagram. Tu i tu wezmę. Potem wezmę tu, jak skoczek pójdzie. Ewentualnie tak, tak. Trzeba zbierać, co nasze. Tu grozi. Już nie grozi. Ale jest taki ruch i grozi hetman F1. Zauważył. Skubaniutki. Wszystko widział. Tutaj go zaskoczymy. Jak zbije, to G6. Się królem jak ustawię, to będzie ok. Dobra, żeby nie było H7. Trzymać trzeba w napięciu gościa, no i skoczka za chwilę wyprowadzić. Tutaj coś chce, no coś chce pewnie. Wszystkie figury grać muszą. Aha, ja obciąłem czas, więc ja muszę grać szybciej. Jakoś tak. Kurczę. Muszę wrócić. Taki ruch grozi. Hetman tu. Coś tam grozi, czy nie? O, jakiś tam goniec H2, nawet prymitywny. Okay. O, do tego to wybijemy. Taki ruch mamy. Musi tu iść i straci figurę. Taki ruch grozi z matem, więc muszę uważać jeszcze. Szacha widział, to dał. No dobra, wezmę. O, podstawiłem. Oj, fatalnie. No dobra, ale pozycja nadal jest wygrana. A ta podstawka była głupia po prostu. Bardzo głupia. Dobra. Gość jeszcze bardziej nie ogarnął. Ale jeszcze nie koniec, co? Całe szczęście. Działo się trochę w tej partii. Uff, zwycięstwo jest.
na koncie. Trzy punkty wleciały. Słuchajcie, już godzina ponad minęła, jak ten czas leci. W ogóle chodzi, jak on dziwnie gra. Może tak się gra, nie wiem. Biorę. Może i tak się gra. Spróbujemy wymiany. A, goniec. Goniec D5 jest niestety. Okej, okay. Tutaj? Co tak? I co? Wziąłem pionka czy nie? Nie, wziąłem. Mam D6. What? No dobra, trzeba przyznać, że ładnie zagrał tego nieco F3. To nie czemu się skoczek wyplącze stąd, jak tak zagram. Skoczek C4, skoczek D6, tutaj. Ze skoczkiem ma ewidentnie problem. Miejmy nadzieję, że będzie miał ten problem ciągle. Tu jeszcze tak, można i tak próbować ewentualnie, chociaż nie wiem, jak tego skoczka złapać. Szczerze nie wiem, tak, jeszcze H4 tutaj, no tutaj i tutaj chyba, a nie, bo mi tak zagram, a nie, zaraz, tak, tak, żebym się w taktykę tutaj nie wplątał, jakoś tutaj, ewentualnie tutaj, tak chyba, o, F4. Tutaj jak zbiję, to tam pionkę wezmę. Ok. A zaraz, to ja teraz tu biorę. No wolę wziąć gońca, bo ja tam wezmę pionkę i mój pion C będzie szybki. Dobra, hop. Jest zwycięstwo. Bardzo dobrze, Krzysztof. Jestem z ciebie dumny. Lecimy dalej. Jakieś pod rząd chyba. Jeszcze żadna piątka nie wpadła. Nie, jedna piątka wpadła. No to teraz jakbym wygrał, to by już 5 punktów wleciało przy obcięciu czasu. No kleku tam ciśnie nieźle. Gambit Evansa. A dla ciebie kopalnia, dla nas to codzienność, dla ciebie kopalnia punktów. No to gratulacje. Fajnie, fajnie. Nawet Gambit Evansa widziałem, grał kiedyś Viswanathan Anand z kimś silnym. Albo Kasparow z Anandem, coś takiego chyba było. Dobra, ucinamy. Zapomniałem, jak tu grać. Naprawdę zapomniałem. Gram tak. Nie wiem, czy tak w ogóle się gra, nie? Serio. No widocznie się gra. Ostro. Dobra, tutaj. Muszę zwyczajnie wyjść tym gońcem.
Tutaj. Tak mnie trochę. Dobra, tak. Jak teraz? Wieża A7 mogę. Tak muszę. Królem przejdę. Szybko tutaj tego punktu bronić. Nie przejdę, dobra. Piona wziął, niestety. Muszę wrócić. Ten skoczek jest nieaktywny, może... Aha, tutaj, ojejku, jaku ja zrobiłem babolca. Zapomniałem, że wieże się dwoją, jest po partii. Szkoda czasu. Szkoda. Goniec F4 muszę zobaczyć w takim razie ten wariant. A to widzicie, w obronie sycylijskiej w konkretnym wariancie trzeba dokładnie znać, żeby wiedzieć jak reagować, inaczej jest w trąbę. Zobaczcie, tylko tutaj wymiatają ci pierwsi, a my jesteśmy na drugim miejscu cały czas. Szkoda, bo 5 punktów mogło wlecieć. D6 się gra? Możliwe, Guci. Muszę sprawdzić. Jak ja się przygotowuję na przykład na partie klasyczne, to dokładnie sprawdzam oczywiście, a tutaj to... Już leci jak leci. Kurczę, jedną piątkę tylko zdobyłem. No przydałoby się jeszcze. Tak grał Akiba Rubinstein kiedyś. Oj, właśnie tego wariantu nie znam niestety. Nie znam tego. Sobie gram jak chcę. Właśnie, gambit budapesztański jest taki na aferkę, nie? Ale chyba sytuacja jest opanowana. Ciśnie na rozwój gość, ewidentnie. To pionek wzięty. Szacha dajmy. Weźmy to. Paskudztwo i tak. Tutaj. W ogóle tutaj miałem ruch. Dlaczego ja tego nie zrobiłem? A teraz mam, słuchajcie. A tu jeszcze ma bicie. Skubaniutki. Skubaniutki. Zapomniałem o tym. Jednak znalazło się w ślepej kurze ziarno. Muszę tak, żeby bronić. Tu wisi. Ale wisi. Wisi Anand, jak to powiadają klasycy. Zagram tak. Jak to w pionach wygląda? Porówno nagle się zrobiło. A może tak? Dziwnie to trochę wygląda. Ale zawsze wygląda szach. Już nie wygląda za dobrze. Wpuściłem gościa do swojego obozu. Ajajaj. Zaraz tu dostanę bęcki. Kurczę, za szybko pograna. Zawsze boli. Mata dostanę na D1. Jak czegoś nie zagram. Muszę tak, żeby królem uciekać, w ogóle bzdura, no ale muszę. Nie jest dobrze. Szacha dostać. Mata nie ma, bo już to policzyłem szybko, ale mam mało czasu. Tak można było, ale to już za późno. No ma mnie na czas, na wszystko mnie ma.
Może jeszcze jakimś cudem jestem za wolny przede wszystkim. O red, ale pograł dobrze. Dobra, remis mam. Dobra, fart z tym remisem. No ale punkty jakieś wleciały małe. Uf. Spadliśmy na trzecie miejsce. Trzeba odbić. Które tam miejsce zajmuje? Czwarte w drużynie. No trzeba odbić. Fajnie, że ludzie ucinają ten czas. Goniec C4, co to jest w ogóle za wariant dziwny? Aha, to jest wariant narzucanie się na przeciwnika. Okej, wszystko jasne. Co? Tu? No tak, zagrajmy. Oddam pionkę specjalnie. A, widzicie, on nie chce wziąć. W tym jest problem. Tam się trzeba rzucić. Ojejku, tutaj strasznie źle pograłem. Jestem mistrzem w przegrywaniu w tego typu schematach, słuchajcie, to jest przecież dramat. Dramat. No tak się dać zrobić, przecież on specjalnie jeszcze na to grał, a ja mu na to pozwoliłem. Wstyd mi za siebie. Teraz za to dostałem bardzo dobrą pozycję czarnymi. Wręcz genialną. Biorę. Jasno, że biorę. Drugi pion. Biorę. Może oczywiście wziąć, to ja odbiję. Tu skoczek wejdzie. Skoczki w tym wieżą zbił sprytnie. Sprytnie trzeba przyznać. Teraz już mogę wziąć, bo na F2 wisi. No właśnie, nie wziął. Okej, tak. Tu może. Wszystkie figury grają. Grają. Czy dobrze one grają? Nie chcę wyjść na pionkożerstwo, na pionkożerce, ale teraz tutaj. Te pionki idą, no właśnie, wieże stoją za pionami, dlaczego mam nimi się nie poruszać i nie atakować? Oj, skoczek odejdzie, nie ma problem, nie odszedł. Dobra, hop, i tym idę. Ja widzę, że za wszelką cenę chce mnie przeciwnik ograć.
On wygrywa. Prawda? No okej, wygrałem. 2500 prawie, nie? To nie byle jaki kto. Klub założyć przegrywający na bandzie. O, tu kuku się. Paweł się wziął do roboty, ale dobrze, wygrana. Teraz jeszcze dwie by się przydały z rzędu i bym tam też punkcików trochę naskrobał drużynie. Idziemy dalej. Dwa 600 gość. No co z tego obcina? No nie obcią. Co za gość? Co za gość? No wiem, że mam piona mniej. Ale co tam, para gońców. Taki ruch mnie interesuje. Więc zagramy. No teraz taki ruch mnie interesuje. Trzeba się rzucać na gościa. Zbił. No muszę wybić. Tam zderuszujemy króla. Wybił. Ok. Dobrą decyzję muszę przyznać podjął z tą roszadą. Na strukturę pionków gra. Ewidentnie. Dobrze gra. Nie mam pomysłu sensownego, skoczek E5. Chcę po prostu wieżę zdwoić, tylko coś to da, właśnie. Dokładnie. Aha, tu już coś po mnie. O, dzięki Damianie za rajda. Zrewanżowałeś się, bardzo dziękuję. Nawet nie liczę, czy ja to przegrywam. Pewnie tak. Wystarczy hetmanem zagrać tu i tu. Słyszę. No dobra, niestety nie zrobię tych. A może 3 partie jeszcze zdążę? Jeszcze 12 minut? Może jeszcze zdążę? Witam wszystkich widzów od Damiana. Dzień dobry, dzień dobry. Lecimy. Dobra, tajna broń na szybkie blice. Aha. Właśnie, dobrze, że wyłączyłem, kurczę, bo już chciałem robić deklarowane i miałbym za swoje.
bardzo nie lubię takich pozycji. Tym bardziej takich. Jak mnie gniotą. Dobrze pograł. Nie chciałbym tej pionkówki przegrać. Chyba taki ruch jest ok. Jak tu, to tu. No właśnie. Chyba to jest remisik. No dobra, remis, remis, oczywiście, że remis. Lecimy dalej. Ile ja mam tych punktów? Ciągle 36. Dwie partie poproszę. Dwie partie zwycięskie poproszę. No co, lecimy na niego. Zbyt mocno. Tu i tu, a jak zbije, to zbije. Gość jest poskładany strategicznie w tym momencie. Bynajmniej powinien być. Aha, zobaczcie, mi zbije tutaj, kurczę. O tak, tego nie przewidziałem. Ale może zbić pionkiem? Zbije, zbije, zbije. Wow, moi drodzy. Bardzo dobrze, jak się robi deklarowane ruchy, to tak jest. Dzięki serdeczne. Panie deklaracja. No poszło dobrze, teraz poszło dobrze. Go. Obcinamy. Nie zrewanżował się w obcięciu czasu przeciwnik. Ach, jakieś takie dzikie debiuty. Okej. No dobra. Masz. Masz się męczyć, jak to mówią. Żeby tylko odwrotnie nie było. Wrócimy, wrócimy, tam zagramy. Goniec na C4 to jest taka figura, którą uwielbiał mieć Robert Fischer w swoich partiach. Dobra, niech będzie takie prymitywne zagranie. Roberto z Fischer i takie F4 mi się tutaj marzy. Marzyć mi się może. Wieża D8 jest chyba dobra, no właśnie. Tak, muszę zagrać. Aha. Dobrze, dobrze, dobrze. A tu wybić, tu, tu, tu. Może tak, na dziko. Dobra, różnobarwne gońce. Teraz który goniec jest lepszy? Tu, tu i tu dostanę, ale potem tu, tu. Nie, zaraz. Kurczę, no mam za swoje. I latam bez jakości. Ale goniec mi wygra tę partię. Nie, nie wygra, bo ja mam mało czasu. No musi w końcu to wybić. Zobaczcie jeszcze, jak chcę dłubać. Muszę łapać jakieś akcje tam na skrzydle, te pionki męczyć, bo innej drogi tu nie ma. W ogóle jak tu się ustawić? No właśnie, to będzie... Ojej, piona jeszcze podwaliłem, ale gram jak sierota. Chociaż może on uważa, że ja tam zagram i wygram.
może podstawi na jeden? Fajnie by było. Niestety tak nie będzie. Wiecie co, ja wezmę to. Ja to wezmę. Będzie mi trochę łatwiej grać bez hetmanów. Chyba. Tu podciągnąć pionkę jak najwyżej. To jest główny plan. Ale jeszcze H4. Zobaczcie, jak ten goniec bardzo silnie stoi. Trzeba przyznać. Niezwykle silnie. Tak, ja to widziałem. Tu kombinację. Jeszcze mam mało czasu, ale... Tego nie biorę, szkoda czasu, tu zagram szybko tego i tego. Żeby straszyć. No on powinien chyba wziąć i tym zasuwać, to jest jedyna droga dla niego. Tutaj będę miał szach. Chyba go mamy. Zobaczcie, goniec mi wygrał partię. Czy jeszcze nie wygrał, ale już jest bardzo blisko. Mój drogi przyjacielu, poddaj partię, bo jeszcze będziesz miał jedną gierkę. Jest, jest punkcik, dobrze, 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 dobrze. Jeszcze jedna partia i będę miał sporo punktów. Jeszcze jedną partię, w 2 minuty muszę się wyrobić. Mam nadzieję, że ktoś będzie też szybko grał. Oby, oby, jakaś miniaturka, cokolwiek, bo już jest mało czasu. Zobaczcie, 3 minuty, 3 minuty. Tendencja do powtarzania się, gdy jest mało czasu. Mało czasu, mało czasu. No go, 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 to w 1,5 minuty trzeba będzie się wyrobić. Sobie zakładam. Top 2 będzie, tak, będzie raczej top 2 w drużynie. Dobra, obcinamy, obcinamy, obcinamy. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I no to tak może. Może tak. Ostro jedziemy. Na aktywność. Na aktywność. Patrzcie, patrzcie, jak go jadę. Aktywnością. Tu i tu. Na aktywność. Aj, ucieka mi ptaszek. Jest mało czasu, jest mało czasu. Co ja tak się powtarzam? Dobra, lecimy tym pionem do góry. W sumie nie wiem, co tutaj grać. Ile czasu? Minuta coś. Bierze mi coś tutaj? Pewnie tak. Nic nie widzę. Co by tu mogło się poprawić? Figura wzięta. No ale na pewno nie podda. 30 sekund chyba się liczy do punktów. Oddał kolejną figurę, nieźle.
Mam wieżę do przodu. No ale nie podda, no kurczę, 13 sekund. No tak, to już jest takie przeciąganie, no ale takie prawo tego turnieju, niestety. Nic na to nie poradzę. Ojej, dobra. Oj, dobra. To teraz ja muszę poddać, ale punkty w plecy, niestety, rankingowe. A, to jest mało ważne. Nieistotne. W ogóle się liczą tutaj punkty? Tak, zaliczyli mi zerówkę. A właśnie, ciekawe jak to jest w turnieju. No nieistotne. Jak naskrobałem na 5. miejscu, naskrobałem. Jakbym wygrał, miałbym 5 punktów. Ojej, bym wskoczył na 2. miejsce w drużynie. Mało brakowało. No cóż, i tak się cieszę, trochę podbiłem, więc jest dobrze. Ale widzicie, ostatnia runda to była taka, wiecie, no już myślę, że bardzo charakterystyczna na wariactwo. No, tak patrzyłem tylko ten czas turniejowy, kiedy się kończy i to mnie tak troszeczkę wybiło, ale to nieistotne. No i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. I tak wyszło fajnie. 2. miejsce, polskie ogórki. Górą, Polska górą, jak to mówią klasycy. No i super, super. Dzięki drużyno, dzięki serdeczne.